Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić i zaprezentować Opla Meriva. Samochód pochodzi z 2004 roku i wyposażony jest silnik diesla o pojemności 1.7. Samochód jest zadbany, lakier błyszczący, a blacharka zdrowa. Z przodu znajdziemy ładny chromowany grill. W zderzaku znajdziemy przednie światła przeciwdzielne. Auto stoi na ładnych, oryginalnych felgach aluminiowych 15-calowych. Bagażnik, jak na małe gabaryty auta z zewnątrz, jest naprawdę duży i przestronny. Ponadto tylna kanapa jest zdzielona i składana, a z środkowej części możemy zrobić przestrzone narty. Z boku znajdziemy półeczkę na drobne przedmioty, a pod dywanikiem bagażnika znajdziemy drugą podłogę. Mamy tutaj miejsce na gaśnicę, trójkąt, a pod spodem znajdziemy jeszcze pełnowymiarowe koło zapasowe. W każdym rogu bagażnika znajdziemy haki, do których możemy przykotwiczyć nasz ładunek w bagażniku. Tylne fotele możemy niezależnie przesuwać przód, tył, przez to powiększamy przestrzeń ładunkową. Zakres regulacji fotela jest naprawdę spory. Z tyłu miejsca jest wystarczające nawet dla osób o wyższym wzroście. Tapicerka jest czysta i zadbana. W tunelu środkowym znajdziemy stojak na kubek z napojem, popielniczkę oraz gniazdo 12V, które możemy podłączyć np. ładowarkę do telefonu. Na drzwiach znajdują się ładne listwo ozdobne i chromowane, ładne, eleganckie klamki. Z przodu również miejsca jest sporo. Fotele są ładne i zadbane, a tapicerka czysta. Kierownica jest trójramienna i wielofunkcyjna. Znajdziemy tutaj przyciski do sterowania radiem. Z jednej, jak i z drugiej strony. Po lewej stronie kierownicy znajduje się panel do sterowania światłami. Włączymy tutaj światła mijania, postojowe, światła przeciwdzielne. Możemy wyregulować siłę poświetlenia zegarów oraz wysokość świateł. Lusterka są sterowane elektrycznie. Szyby przednie również. Na drzwiach, tak samo jak na tylnych, jak i na przednich, znajdziemy ładne listwo ozdobne. To samo przetłoczenie idzie przez całą długość samochodu. Zegary są proste, czytelne i eleganckie. Na około zegarów znajdziemy chromowane listewki ozdobne. Przebieg naszego egzemplarza to 180 tysięcy km. Na kokpicie powyżej również znajdziemy cyfrowy wyświetlacz pokazujący m.in. radio, temperaturę zewnętrzną, godzinę, jak i datę. Idąc dalej, znajdziemy nadmuchy, a pomiędzy nimi przycisk do łączenia światła awaryjnych, fabryczne oryginalne radio oraz klimatyzację automatyczną. Tutaj znajduje się popielniczka z gniazdem 12V. Poniżej wnęka, do której możemy rzucić telefon lub portfel, oraz miejsce na kubki z napojami. Skrzynia jest pięciobiegowa, a na około znacznika znajdziemy znowu ładne, chromowane listwo ozdobne. Koło ręcznego znajdziemy kolejną wnękę, do której możemy rzucić drobne rzeczy. Tak jak już prędzej pokazałem, z tyłu kolejne miejsce na kubek z napojem.
Słowak jest w miarę duży i przestronny. Znajduje się tu między innymi miejsce na książki serwisowe. Jest on również chłodzony. W zasłonkach przeciwsłonecznych znajdziemy lusterko ukryte pod klapką. Dauda posiada komplet książek serwisowych potwierdzających historię oraz przebieg samochodu. Kolejny schowek, do którego możemy rzucić pewne rzeczy. Obok fotela znajdziemy tak zwany chwytak na drobne. Wszystko, co nam wyleci z kieszeni, znajdzie się w tej wnęce koło fotela. Silnik, tak jak prędzej wspomniałem, stukonny 1.7 o znaczeniu CDTI. Silnik pracuje ładnie, równo.